Witam serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Kermiciak. Tak. Zapraszam do kolejnego odcinka z Grygotik 3. Kontynuujemy zabawę. Jesteśmy oczywiście w mieście Faring aktualnie. Tym razem mamy zamiar udać się gdzie indziej, ale gdzie to jeszcze nie wiem. Szczaw królewski żeśmy już zebrali w poprzednim odcinku, tak. Misję udało się wykonać. Pokażę wam jeszcze statystyki postaci. Walka mieczem, lepsza walka mieczem, mistrz walki mieczem, walka dwoma ostrzami. To sobie poczytacie szczegóły, tak? Możecie sobie zatrzymać film w tym miejscu, zapauzować. Mistrz dwóch ostrzy, zabójca orków jeszcze nie odblokowałem. Ale to już niedługo, pewnie się uda. Podejrzewam, że w Węgardzie będę mógł to odblokować. A właśnie, a propos Węgardu, może tam się udamy. Duży oręż, duży oręż 2, 3 też jeszcze nie odblokowałem. Ciężka kusza, kusznik, mistrz strzelectwa, parowanie tarczą, silne parowanie tarczą, paladyn nieodblokowane, regeneracja nieodblokowana. Podejrzewam, że też w Węgardzie będę mógł to odblokować. Pewnie u tego króla Robara całego. Łuk, łucznik, mistrz łucznictwa, myśliwy, mistrz, myśliwy, gruba zwierzyna, łowca orków, cichy łowca, pozyskiwanie skór gadów. Zęby, szpony i rogi. Walka kosturem. Walka kosturem 2, 3. Kostury magiczne. Ulepszanie szat. Szybka nauka. Druid nieodblokowany. Mag ognia, wody. Mag mroczny. Oraz regeneracja many nieodblokowana. Kowal. Kucie broni z rudy. Kucie broni z czystej rudy nieodblokowane. Poszukiwanie złóż. Odblokowane oczywiście. Ostrze. Ostrzenie oręża, ulepszanie pancerza, otwieranie prostych zamków, trudnych, arcytrudnych, prosta kradzież kieszonkowa, trudna oraz arcytrudna, skradanie, targowanie, tłumaczenie się, obalenie, morderstwo, mistrz złodziejstwa. Czyli zobaczcie, wszystkie zdolności złodziejskie mamy opanowane. Zdolności alchemiczne, ważenie mikstur leczenia, ważenie mikstur many nieodblokowane, mikstur o efektach stałych, wyrób trucizny, ważenie mikstur przemiany, to też nieodblokowane, ale chyba mi się to nie przyda. To też mi się zresztą chyba nie przyda. No zobaczymy, może jak zostaną jeszcze jakieś punkty nauki, jak już odblokuję to, co chcę odblokować, to się tego nauczę. Wyrób zatrutych strzał, wyrób ognistych strzał, wybuchowych nieodblokowane, ostrych nieodblokowane. Powiem wam szczerze, że to by się przydało. Bym zadawał jeszcze większe obrażenia niż aktualnie zadaję z łuku. Inne zdolności: akrobatyka, wytrzymałość wilka się nieodblokowane. A to byłoby naprawdę fajne. Ciekawe, gdzie się może tego nauczyć. Odporność na chłód, to się przyda w Nordmarze, w tej krainie północy, tam gdzie jest wieczna zima. Odporność na gorąco mamy odblokowane. Odporność na choroby też nie mamy odblokowane. A powiem wam szczerze, to też by się przydało. Odporność na trucizny mamy odblokowane. Bohater jest niewrażliwy na wszelkie trucizny. O, to jest fajna umiejętność. Atrybuty to widzicie, jakie mam. Odporności różne. Tak jak w Drakensangu, nie? Podobnie jest wszystko. Punkty nauki, kolejny poziom. Ile expa jeszcze muszę wbić? Ile mam wbite? Oczywiście level. 60 już level mamy. Eksipunek. Aktualnie noszę taką zbroję. Oczywiście zamierzam nosić zbroję paladyna, ale to jeszcze trochę czasu pewnie minie. Tarczę taką noszę. Taką koronę do nosa. Pierścień taki, taki. Chociaż pierścień to bym sobie zmienił, bo widzę, że mam tylko... Czekajcie, zdejmę sobie te pierścienie. O, to sobie założymy. I to. O kurde, zobaczcie to. Ja zakładam to. Dopóki tego artefaktu nie oddałem, to mogę to nosić. Bo oczywiście główna misja fabularna polega na tym, jeżeli chcemy być po stronie Inosa, to będziemy musieli te artefakty zniszczyć. Chyba z tego co pamiętam, w jakimś tam piecu. Ale to się jeszcze okaże, bo nie jestem pewny, jak to było dalej. No dobra, to wam pokazałem. A, broń jakich używam. Miecz mistrzowski. Cicha śmierć, łuk. Strzały takie na razie tylko. Trujące, ogniste, wybuchowe, ogłuszacz,
Ostry bełt, ostry bełt, bełt. Kuszy będę takie używał, jeżeli łuku nie będę używał. Ale kusze są słabe w tej grze według mnie. Strasznie długo ładuje pociski, to mnie wkurza trochę. Dobra, moi drodzy, lecimy. Zobaczymy, jakie misje mamy do zrobienia. Wiecie co, może do tego Trellis się teraz udamy. No w sumie już tam byliśmy, nie? Ale wszystkich misji żeśmy tam nie zrobili. Mamy tylko 68% reputacji w mieście. A chcemy mieć więcej, prawda? Przepraszam, ale jestem przeziębiony, mam trochę katar. Mam nadzieję, że jakość filmu się będzie tym razem lepsza niż w poprzednich odcinkach. Dokonałem pewnych zmian w ustawieniach programu do nagrywania oraz w programie do konwertowania filmów na inny format. Mam nadzieję, że jakość będzie lepsza. Zobaczymy jeszcze. Kombinuję tak, żeby filmy nie zajmowały strasznie dużo, wiecie, gigabajtów, a żeby były dobre jakościowo, nie? Żeby takie pośrednio było, nie? Zorientuj się, co się dzieje z nie tak z farmą na zachodzie. Czekajcie, może mamy teleport do Trellis, to się od razu tam przeteleportujemy. W sumie już żeśmy tam byli, nie? Więc powinniśmy mieć. Jest! Staramy się odbić wszystkie miasta na tym kontynencie z władzy orków, spod władzy orków, tak? Ponieważ my jesteśmy po stronie buntowników, nie po stronie orków. Będziemy chcieli ich zniszczyć, wszystkich. I tak otóż, i tak też zrobimy. No, ale to wiadomo, chcemy wszystkie misje porobić w mieście, w miastach wszystkich tutaj. I dopiero wtedy zaczniemy niszczyć wszystkich orków, a to będzie zarąbisty odcinek. No wiadomo, jedno odbicie miasta, jeden odcinek, o, tak zrobimy. Farma na zachodzie została zniszczona. Nikt nie wiedziałem. O. Mogę tylko mieć nadzieję, że to odosobniony przypadek. W przeciwnym wypadku będziemy uzależnieni od karawana. To byłoby dla Trellis bardzo kosztowne rozwiązanie. Oto twoja zapłata. Widzicie? Kolejna misja zaliczona. Reputacja nam wzrosła w mieście. Dobra. Musimy znaleźć tego całego Bena. Gdzie jest ten cały Ben? Bo chyba jego łopatę mamy. Bo już w tej świątyni byłem. O, gościu ma 14 tysięcy złota. Przyda się. No, już mamy 142 tysiące. Ej, trochę za dużo, czekaj. O! Mamy prawie całe jego złoto. Zobaczymy, co się stanie. Nie mają honoru. Ale jest jeszcze to. Miało mi zaimponować. Czy jest ten cały Ben? Powtarzasz. Twój honor, twoja decyzja. Musimy uderzyć dalej. Nie mają honoru. Tak to już jest. I to miało mi zaimponować. Doskonale wiesz, skąd biorą się nasze problemy. Twój honor... Nie, ten topór sobie zostawię. Ło, dobry jakiś. Nie mają honoru. Tak to już jest. Zawsze to powtarzasz. A jakie te konstury są drogie, zobaczcie. Nie będę tego... Ile mi za nie proponuje. Twój honor, twoja decyzja. Tak to już jest. Okej, okay, mamy już 160 tysięcy złota. Nie pamiętam, gdzie ten cały Ben się znajdował. Stać! Pani Kościele! Wpuść mnie. No dobra, ale zachowuj się odpowiednio. Dobra.
Dostaliście się do przywódcy miasta Trellis, do Vaka. Zasejwuję sobie tutaj. Zobaczymy, co nam powie. Czemu przeszkadzasz mi w czasie narady wojennej? Gadaj! Narady wojennej? Przecież wojna już się skończyła. Zakichany mędrek. Was, ludzi, już okiełznaliśmy. Nie spodziewamy się z waszej strony poważniejszego zagrożenia. Mimo to nadal muszę zajmować się kwestią równowagi sił w tym regionie. Któż mógłby rzucić wyzwanie potędze orków? Nic nie mówiłem o wyzwaniach. Mówiłem o równowadze sił. Asasyni to nasi sojusznicy. Pozwalają nam prowadzić wykopaliska na swojej pustyni. Ponadto dają nam swobodny dostęp do swych miast. W zamian otrzymują mnóstwo złota. Ktoś musi jednak dbać o to, aby zbytnio nie urośli w siłę. To właśnie moje zadanie. Przygotowujesz się na wojnę z asasynami? Siedzimy na skraju. Jeśli asasyni wyślą armię do krain centralnych, to będę pierwszą osobą, która się o tym dowie. Gdyby jednak ten zamek padł, nic nie powstrzyma asasynów przed wkroczeniem do krain centralnych. A tego wolałbym uniknąć. Co z buntownikami? Ta, wciąż istnieją. A ty mi tu gadasz o zakończonych wojnach. Buntownicy napadają na farmy, blokują przejścia na pustynię i okradają nas przy każdej okazji. Podobno mają na zachodzie duży obóz. Nazywają go Nemorą. Chciałbym zniszczyć te Nemory, ale na razie mam na głowie inne sprawy. Jak zresztą doskonale wiesz, hojnie wynagrodzę każdego, kto zdoła zniszczyć ten obóz. O ile będzie mnie na to stać, rzecz jasna. Oczywiście go nie zniszczymy. Jak idą wykopaliska? Kopiemy jak szaleni na całym świecie w poszukiwaniu... Oczywiście wczytamy sobie grę przed tą rozmową jeszcze raz. Nasze wysiłki nie przyniosły. I tej misji nie przyjmiemy. I się spodziewaliśmy. Jedynie Beliar wie, czy amulet ze wschodniej świątyni to naprawdę boski artefakt. Opowiedz mi jeszcze o waszym sojuszu z asasynami. Asasyni bardzo nam pomogli w czasie pogromu. Zajęli się tą krainą, którą rzadko odwiedzają orkowie. Pustynią. Modliły się przy tym do tego samego boga, Beliara. Zawiązanie z nimi sojuszu było strategiczną decyzją. Chcę twojego boskiego artefaktu. A czemuż miałbym ci go dać? Dla ciebie jest bezwartościowy. Bzdura. Mam inne problemy, Mora. Wciąż nie mam dość złota, aby dotrzymać umowy z asasynami. Ten rzezimieszek Kabir od wielu dni czeka na moją odpowiedź. Jak myślisz, co się wydarzy, jeśli wkrótce nie dostanie swego przeklętego złota? To miało mi zainteresować. Dostarczę ci złoto dla asasynów. Chcesz mi przynieść całe złoto? Naprawdę, chodzi o 50 000 złotych monet. To nie są jakieś drobne. Wiem, durniu, ale dobrze. Jeśli faktycznie ci się powiedzie, znowu pomówimy o tym artefakcie. Zobaczę, co się da zrobić. Skąd wziąć złoto dla asasynu? Najlepiej odwiedzić okolicznych farmerów i zażądać od nich czynszu. Idź do świątyni i zażądaj wydania wszystkiego, co tam odkryli. Resztę złota będziesz musiał zdobyć w inny sposób. Nie obchodzi mnie jak. Byle szybko. Rozumiem. Złoto twoje 50 000. Kto by pomyślał? Daj mi je szybko, zanim ktoś ci je odbierze. Co z boskim artefaktem? Od razu do rzeczy, co? Dobra, masz go. Tylko nie mów nikomu, że ci go dałem. Bo sprawy przybiorą dla ciebie bardzo niekorzystny obrót. O, i przy okazji wykonaliśmy inną misję. Otrzymaliśmy amulet Adanosa, moi drodzy. O kurde, fajny. Dobra, moi drodzy, wczytuję grę i widzimy się za chwilę. Oczywiście pominiemy ten dialog, żeby nie przyjąć tej misji, żeby zniszczyć tą całą Nemorę. Zaraz się widzimy. Dobra, moi drodzy, pogadaliśmy sobie z tym całym Vakiem. On się Vak nazywał, tak? Skleroza. Normalnie. Varek, nie Vak. Vak to jest... Vak, dobrze mówię. A czemu tu jest napisane Varek? Taki skrót pewnie jest, nie? Mamy zdobyć te 50 000 dla niego.
Spróbujemy zrobić tak, jak on nam powiedział, żeby podejść, pójść do tej świątyni całej. Zapytać się tam. Nie wiem, czy to jest napisane. Odwiedzić okolicznych farmerów, zażądać od nich czynszu. Idź do świątyni, będziesz. Zażądać wydania wszystkiego, co tam odkryli. O. Świątynia w Trellis jest tutaj. I się tam udamy. Oczywiście misji nie przyjęliśmy na zniszczenie Nemory. Jesteśmy po stronie buntowników oczywiście. Głupie wilki. Gleba, kurde. Jeszcze jeden. No wiecie, nie chcę mu oddawać całych 50 tysięcy, bo to misję mógłbym od razu zrobić, nie? Wolę to w jakiś inny sposób załatwić. Tu jakaś skrzyneczka jest. Nic ciekawego. Wszędzie te roślinki rosną. No dzika jagoda. Dobra, widać świątynię na horyzoncie. Są tu jacyś przeciwnicy jeszcze? Goblin? Tutaj? No chodź tu, kolego, chodź. Mi podskoczysz. Ognista jagoda przyda się do many. Kolejny potwór. Tym razem dzik. Jaka słabizna. O, wspinamy się na górę. O, i kolejna roślinka. Kurde, no nie radzą mi stąd wyjść. Wilcze ziele. Dobra, jest i świątynia w Trellis. Zobaczymy, co mają nam do powiedzenia tutaj. Zajęty jestem. Lepiej już sobie idź. Chyba nic nam nie powiedzą, niestety. Dobra, damy mu te 50 tysięcy chyba. Pobiję tego. Ej ludzie, walka! Oczywiście już ich biliśmy wcześniej, dlatego nie dają nam expa. Nie ma tu nic więcej. Dawaj broń. Nic tu nie ma. A tych biłem? Nic tu nie ma. Nic ciekawego nie ma. Jeszcze tą łopatę Bena zobaczymy, bo nie pamiętam, czy ją brałem stąd. Brałem, bo nie ma jej tutaj. O, patrzcie, kufrów nie otwieraliśmy. A, bo wtedy jeszcze nie umiałem otwierać tych trudnych kufrów. O, złoty kielich sobie leży. To otwieraliśmy. A, bo to chyba wszystko. Wszystkie te świątynie w tej grze wyglądają bardzo podobnie. Nie wiem, czy zauważyliście. Troszeczkę jest inny układ na dole korytarzy, ale to jest minimalny szczegół. No dobra, wrócimy do tego całego Trellis, damy mu hajs. Trochę szkoda mi oddawać tych pieniędzy. A może go okradniemy? Spróbujemy to zrobić. Jeszcze muszę się zastanowić, gdzie ten Ben cały był.
Oto twoje 50 000. Kto by pomyślał? Daj mi je szybciej. Co z bo... Dobra, tylko nie mów. Dobra, dawaj to. I teraz robimy coś takiego, czekajcie, zapiszę sobie grę. Okej. Okay. Spróbuję go okraść. 60 sztuk złota odzysku. Mało, chciałem 50 000. Pobić go też nie pobiję, no. No dobra, no trudno. Straciliśmy 50 000 na rzecz misji. Trudno się mówi, nie? Przydałoby się dać Morom nauczkę. Zawsze tu powtarza, same sobie zawinił. Honor zdobywa się w bitwie. I to miało mi zaimponować. Zobaczymy, co się stanie. Zawsze tu powtarzasz. Musimy to przemyśleć. A ta misja boski artefakt Strelis, to gdzie jest? Zawsze powtarzam, że trzeba być stanowczym. Nie będę tego Mory same sobie zawiniła, Kana. Więc tak być musi. Wolałbym honorową walkę. No a to było w misjach głównych. Oczywiście założymy sobie ten amulet, bo jest bardzo fajny. W ogóle nie powinno nas tu być. Ale jest. Zwiększa nam się odporność teraz. Korona Adanosa, pierścień Adanosa mamy, amulet Adanosa. Szata Adanosa mamy. Wolałbym honorową walkę. Zamknij jadaczkę. To miało mi zaimponować. W ogóle nie powinno nas tu być. Mory to same. Korona Adanosa. Mamy chyba wszystkie elementy. Cały set. Dobra. A ten Ben cały to gdzie jest? Nie mam pojęcia. O, zagram sobie na bębnach. Patrzcie. Jestem zarąbisty. Może ten Ben był gdzieś poza miastem, co? Odszukaj zbiegłego alchemika Avogardo. No dobra. Musimy go poszukać. Okej, w Nordmarze będzie odpowiedź do tej misji. No dobra, szukamy tego Bena. Jesteśmy w tym miejscu, jak go znajdę, to do was wrócę. Okej, doszliśmy do jakiejś farmy niedaleko miasta. Zagadamy sobie tutaj kogoś. A, myślałem, że jakąś misję dla mnie będzie miał. A, kupimy sobie te przepisy. W sumie nie umiemy tego gotować. Nie chcę żadnych kłopotów. Skrzynia farmera. Dobra, bijemy ich. Hej ludzie, walka! Hej ludzie, walka! To nie zginą na strzała. Nie rób niczego głupiego. Nie denerwuj się. Zabijamy zwierzaczki. To wszystko daje expa, darmowego expa. Nie ma. Zawsze biją małego. Cholera, ale mnie boli łeb. Cholera, ale mnie boli łeb. Ciekawe, ta świnka wróci. Świnka jest w szoku. Musimy ją teraz trafić. Dobra, spróbuję ją zabić z miecza. Uciekła gdzieś.
to spłynęła się w powietrzu. I idzie. Puh! Gleba. Gleba, świnko, gleba. Służący Ben, gdzie jesteś? Nie chcę z poradników korzystać. Już zapomniałem, kurde, gdzie on jest. No, przejdziemy sobie tutaj przez most. Może w tym miasteczku koło miasta. No gdzieś takie miasteczko było. No tu już byliśmy chyba. Dobra, moi drodzy, jak go znajdę, to wrócę do was. Dobra, wracam do was. Jakoś kolejną farmę żebym znalazł. Tutaj. Nie wiem, czy ja tu byłem, czy nie byłem. Co ty wyprawiasz? Przestań! Chodźcie, kury, do mnie. Mięcha potrzebuję. Ani kroku dalej. Kurczaki są zdrowe, dużo białka mają. A tu jestem, Ben. Czy dużo białka mają ich piersi, nie? Nie ma tu nic ciekawego. Piersi z kurczaka. Nie, byliście tutaj, bo expo nie dostaliśmy za nich. No tego nie biłem, o. Nie ma skrzynek w domu. Cholera, ale mnie boli. A Ben, wstawaj, oddam ci tą łopatę. Chyba ją mam, co? O, moja głowa. Mam twoją łopatę. Jesteś mi coś winien. Naprawdę byłeś w świątyni? Jak widzisz. Ale... Byłem. Ale tam byli ci potworni... Ożywieńcy. Muszę przyznać, nie brak ci odwagi. Ale... O czymś zapomniałeś. O czym? Pieniądze, kolego. Dalej, nie mam całego dnia. Czasem widzę, jak farmer Derek podkrada się w nocy do posągu Inosa. Na pewno coś tam ukrył. Kufer Dereka. Nic więcej. No tu żeśmy otwierali, jak widzicie. No już mamy 132 tysiące. Nie jest tak źle. Okej, kolejna misja wykonana. To robimy w Nordmarze oczywiście. Odszukać zbiegłego alchemika Avogardo. Szczerze, to jest jak szukanie igły w stogu siana. Skorzystam z poradnika jakiegoś. Już nie chcę na to całego dnia poświęcać. Avogardo, gdzie on może być? Lepiej się nie wtrącaj. No nie, to nie przeszkadza. Ciebie to nie obchodzi. Daj spokój. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Nie słuchałbym tego. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Tak, pewnie. Miło się z tobą gadało. Pomyśl o tym. Farma Josha. Gdzieś na farmie Josha się znajduje. Na północ od Trellis. Nie mam dokładnej lokalizacji na mapie, tylko mniej więcej gdzie to jest. Na północ od Trellis. Tak, pójdziemy. Jest farma Josha, tam znajduje się ten cały Avogardo, ten alchemik, którego szukamy. Na północ od Trellis. No dobra.
potwór na górze siedzi. Jest, to są jelenie. Czekajcie, ja uciekam mi. I dzik. Bon. Nie trafiłem tego drugiego. Czemu ognistych strzał nie używam? Tyle ich mam. Może to jest ta farma na górze, co? No jest na północ od Trellis. Wszystko się zgadza. Okej, jest i farma, zobaczcie. Nie, jest i Avogardo. Nie rób mi krzywdy. To nie byłem ja. Zaraz, co ty kombinujesz? Gadaj. Nic. Jestem tylko prostym rolnikiem wykonującym swoją pracę. Wierz mi. Nie kłam. Nie jesteś farmerem. Jesteś zbiegłym alchemikiem. Pracowałeś dla orków w Trellis. Proszę, nie wydawaj mnie. Oddam ci całe swoje złoto, ale nie mów nikomu, że tu się ukrywam. Dobra? A czemu w ogóle uciekłeś z Trellis? Wiesz, jak traktują cię orkowie, jeśli nie jesteś wojownikiem? Wszyscy cię w kółko popychają i poniżają. Miałem już tego dość. Wspomniałeś coś o złocie? Dam ci 150 złotych monet, jeśli zostawisz mnie w spokoju. To wszystko, co mam. Co byście wybrali? Wracasz. Wrócisz do Trellis, albo cię tam zaciągnę. Jesteś wstrętnym łowcą nagród. Dobrze. Wrócę. Ale lepiej się upewnij, że dotrę tam w jednym kawałku, świnio. Oj, przepraszam, jaki jestem niedobry. Ej, przestań! Ty kogo zabiłeś? Kogo on zabił? Słyszałem słowo gin. Nic tu nie ma. Cholera. Nie rób niczego głupiego. Zawsze tu nie małe. Moja głowa. Nie ma tu nic ciekawego. Któryś tu zginął, ale nie wiem który. Nie ma tu nic więcej.
Nie. Cholera. Ale mnie boli łeb. Wyglądasz na silnego wojownika. Chyba jesteś też właściwą osobą, żeby pomóc mi z jaskiniami poniżej mojej farmy. Co się dzieje w jaskiniach obok twojej farmy? Od dłuższego czasu dobiega stamtąd to straszne pochrząkiwanie. Podejrzewam, że zadomowiły się tam jakieś stworzenia. Oka przez to zmrużyć nie mogę. Jaki on ma głos, jakby na kacu był. Kto tu jest szefem? Orkowie są szefami. Zrobili z nas dojne krowy. Podejrzewam, że nie ukochanie, uratuję was wszystkich. Tylko dlatego, że ktoś musi się zajmować hodowlą zwierząt. Gdyby nie my, zdechliby z głodu. Co tam na twojej farmie? Gdybym nie musiał płacić co miesiąc takiej daniny, wiodłoby mi się znacznie lepiej. Jak wysoka jest danina, którą płacisz orkom? Co miesiąc są 1000 złotych monet. Udało mi się zgromadzić złoto, ale nie miałem odwagi opuścić farmy. Przede wszystkim chcę się dowiedzieć, co jest nie tak z tymi jaskiniami. Zajmę się tymi pochrząkującymi stworzeniami w jaskiniach. Idź i raz na zawsze pozbądź się ich gniazd. Zaraz wracam, przepraszam. Telefon mam. Okej, jestem z powrotem. Pokaż mi. Ta trutka nam nie będzie w sumie potrzebna, ale kupimy sobie. Mam tyle hajsu, że możemy szaleć. To jest chyba zwykły farmer zabity, co? Wiecie co, ja zaraz tu wczytam grę i zaraz tutaj wrócę chyba, tak zrobię. Bo nie wiem, czy została zabita kluczowa postać. Wolałbym, żeby nikt nie ginął, nie? Dobra, zaraz do was wrócę, sobie wczytam grę. Okej, wracamy do odcinka okolicznych tych miejsc. Przeglądałem sobie, chodziłem sobie w koło miasta, tak, Trelis, i napotkałem jakiegoś paladyna. Karlena, zagadamy sobie go. Zaczekaj, ja cię skądś znam. Nie wszyscy mnie tu znają. Nie byłeś aby paladynem? Jestem pewien, że walczyłeś przeciwko orkom. Widać to po tobie. No cóż, jestem doświadczonym wojownikiem. Domyślam się. Mnie też trochę znają w okolicy. Chyba mógłbym cię nauczyć paru rzeczy. Gdybym tylko wciąż potrafił się posługiwać magią runiczną. Bez niej jestem tylko cieniem tego, czym byłem kiedyś. Co tu robisz? Czekam. Na co? Na okazję, żeby skorzystać ze swoich umiejętności bojowych. Co zamierzasz zrobić? W czasie wojny miałem towarzysza. Nazywał się Kur. Był paladynem, jak ja. Ramię w ramię walczyliśmy za króla. Ale kiedy przegraliśmy wojnę, Kurtowi zupełnie odbiło. Zaczął okradać i zabijać bezbronnych wieśniaków. Stał się zupełnie inną osobą. Co wiesz o ognistych pucharach? Niewiele. Tylko tyle, że szukają ich magowie ognia. Wydaje mi się, że jeden należał kiedyś do Kurta, ale mogę się mylić. Rozumiem. Paladyn Kurt nie żyje. Chwała Inosowi. W krainach centralnych nie ma miejsca dla paladynów renegatów. Proszę, weź to złoto. Moja misja dobiegła końca. Skoro już tu jesteśmy, mogę ci pokazać pustynię. Paladyni należą już do przeszłości. Tak, to bardzo smutna historia. Kiedy magia runiczna opuściła ten świat, orkowie spadli na nas niczym lawina. Byliśmy tak zagubieni, że część z nas po prostu uciekła. Włączając w to mnie, to pewnie tylko dlatego uszedłem z życiem. Nauczy. Dobrze, pokaż mi pustynię. To niedaleko stąd. Chodź za mną. No dobra, zaliczymy tą misję. Chociaż wiemy, gdzie ta pustynia jest. Oczywiście misja dotycząca Avogardo jeszcze nie została zrobiona. Ponieważ, jak mówiłem wam wcześniej, wczytałem sobie grę. Ponieważ tamtego niewolnika zabił. Ten cały mój wspólnik, Avogardo. A nie chciałem, żeby ktoś ginął, więc... Jeszcze tam będziemy musieli wrócić.
No i wczytałem grę, wiadomo, chodziłem tu po okolicach, no i spotkałem tego paladyna. Zabijam wszystkie bestie po drodze. O kurde, ile tu bestii jest, zobaczcie. Buch. A może trującą strzałą sobie postrzelamy? Kurde, osłabił mnie. To załatwi sprawę. Kurczę, jakiś porąbany ten potwór. Odporny na choroby by się jeszcze przydała. By nas nie zarażały. Dobra, tu zabiliśmy, idziemy z Karlenem. Jesteśmy tutaj. A, musimy tutaj dojść. Gdzieś do granicy. Z pustynią. Kolejne potwory. Te cholerne bestie są wszędzie. A masz, tobie już podziękuję. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ten cały Kurt, ten paladyn zdrajca, to był właśnie ten bandyta, który był na drodze na pustynię. Z tego co pamiętam. Jeżeli mi pamięć nie myli. W którymś z odcinków to robiłem. Jak szedłem na pustynię, możecie sobie zobaczyć. Czy tam faktycznie był ten Kurt. Ale chyba był. Nie ma tu nic więcej. A ja flikam tym nosem, kurde. Wydmuchiwanie nosa nic nie daje. Nie wiem, czy tą drogą żeśmy nie szli wcześniej. Zaraz zobaczymy. Tak, szliśmy tędy już. Pamiętam. Pierwsze miasto na wejściu to było miasto Braga na pustyni. Miasto, bardziej taka wioska niż miasto. No chodź kolego, no ja wiem gdzie to jest, no chodź. Czekajcie, wejdę sobie do tego tunelu jeszcze. Bo to chyba nie wszystko zaliczyłem. Jakiś chrząszcz. Ja muszę wszystko pozabijać, co się rusza. Pełna ekspa. Te książce się musiały zrespić, bo wszystko inne było otwarte. Ta, ten Kurt był właśnie tutaj niedaleko w obozie bandytów. Podejrzewam, że będziemy mijać ten obóz. Kto grał w Gothica, to wie o co chodzi. Nie chcę mi się wszystkiego od początku tłumaczyć. Chyba nawet widać już powoli ten obóz. Wiem, że jedna grupka siedziała tu przy ognisku. Chyba przy tym ognisku też. No Karlen, co ty robisz, no? Pobiję cię. Tylko 200 ekspa, 200 ekspa za ciebie? Mało. Jakiś miecz zakonu miał. 100 obrażeń zadaje. Jest to broń dwuręczna. Wstawaj, Karlen. Cholera.
Dobył miecza, ciekawe skąd. Ten cały kurt właśnie był gdzieś tutaj. Jak widzicie, wszystkie skrzynki pootwierane. O, nawet kolczasta pałka leży jeszcze. Chodź. A tu idziesz. Tylko spójrz, przyjacielu, jak okiem sięgnąć gorący piasek. Mój pancerz nie nadaje się na takie warunki. Wolę bardziej umiarkowany klimat krain centralnych. Okej, gość nam pokazał. Wracamy do Trellis, oczywiście, i szukamy znowu tego Avogardo. To już poza, oczywiście, odcinkiem. Wrócę do was, oczywiście, jak już tego Avogardo będę odprowadzał do miasta. Widzimy się za chwilę. To druid Thorn zrównał farmę z ziemią i zabił wszystkich wieśniaków. Co za świnia. Podejrzewałem go o to. Dobra robota. Masz tu trochę złota. Mam nadzieję, że zabiłeś Thorna. Nie. Niedobrze. Będę się tym musiał zająć. Nie budź śpiącego mora, obyś miał... Kolego, nie zabijesz go. Żeby mnie budzić. Ja cię zabiję. Chociaż nie, na razie go nie będę zabijał. Nic tu nie ma. Może jakaś misja będzie z nim wspólnego miała? Nic tu nie ma. Zapiszę grę. Taka po drodze spotkałem, wiecie, jak szukałem tego Avogardo. Już kiedyś od niego misję brałem, żeby zabić tego, żeby dowiedzieć się od tego druida, czy to on zaatakował ich farmy. Nadrabiam zaległości. Dobra, Avogardo był tam na górze, na tej farmie. Musimy tam jakoś wejść. Będziemy się wspinać po górach, po tej skarpie. Nie, nie wejdziemy, za stromo chyba jest trochę. Nie da rady. Trzeba znaleźć inny sposób. Dobra. Tędy chyba nie wejdę. Niestety. O! No właśnie tutaj. Dobra, jesteśmy na górze. Co to za jaskinia? Byliśmy tutaj, czy nie? Nie byliśmy. Paczka z bronią, o. Nic tu nie ma. Przyda się. Jesteśmy tutaj jak coś. Ile potworów na dole? Chodzimy.
Zabij po... O! Zaliczyliśmy misję, super! Widzicie? Całkiem przypadkowo znalazłem ten tunel. Topór rzeźnicki, wow. Ale zadaje mniejsze obrażenia od mojego miecza. A jest bronią dwuręczną. A wygląda fajnie. No nie wierzę, no. Szkoda, że w Gothiku 3 nie da się wspinać. W jedynce i dwójce dało się. Wiecie, chodzi o to, że podskakiwałeś do skarpy i podciągałeś się, nie? Trafiłem. Gdzie te jelenie uciekły? Dobra, walić się. Idziemy jeszcze raz na górę. Ej, przestań! No dalej! Nie ma tu nic ciekawego. Tym razem cię zabiję. Moja głowa. Co masz w skrzynce? A jak mam go przeszukać? Nie, proszę. Dobra. Następnym razem. Pominiemy dialogi. Nie ujdzie ci to na sucho. Więc to ty okradłeś farmera Farmona.
Naprawdę? Przecież przez to nie zbankrutuję. Jesteś zupełnie pozbawiony sumienia. Podoba mi się to. Nie wyglądasz mi na świniopasa. Ty też nie. Czego tu szukasz? Chcesz opróżnić farmę? Czemuż to miałbyś się o to martwić? Chyba masz rację. Mówię ci jednak, wiele tu nie można złowić. Jeśli chcesz kraść, większy łup zdobędziesz na orkach w Trellis. Uwierz mi, wiem o czym mówię, mały. Rozumiem. Gdzie najlepiej pozbyć się trefnego towaru? Na zachód stąd, w Nemorze, znajdziesz niejakiego Dudleya. Kupi od ciebie skradzione dobra. Wcześniej czy później splądruję zamek w Trellis. Nieźle. Jeśli ci się to uda, może pokażę ci kilka sztuczek. No dobra, tylko nie daj się złapać orkom. Co? Wyglądasz na silne. To pominiemy. Co się dzieje? Kto? Ork, podejdź, gdyby... Co tam na twojej farmie? Gdybym nie musiał płacić. Jak wysoka jest danina, którą płacisz? Co? Chrząkające bestie z jaskiń to już przeszłość. Już dawno ktoś powinien się nimi zająć. Oto danina dla orków z Trellis. Wiem, że mogę ci ją spokojnie powierzyć. Co jest? Lepiej już sobie idź. Dobra, idziemy stąd. Chodź, Avogardo, cię zaprowadzę do Trellis. W sumie daleko nie uciekł. Łatwo można byłoby go znaleźć. Jestem tu. Zadowolony? Przeżyjesz. Potrzebuję mikstur leczniczych. Więc to tak. Teraz mam jeszcze dla ciebie pracować. Po to tu jesteś. Masz tu kilka mikstur. Dobra, dzięki. Fiolki sobie kupię. Siarkę sobie kupię. Przyda mi się do mikstury. Dobra. Okej, już mają alchemika w mieście. Znalazłem Avogadro. Doskonale. Teraz doprowadź go z powrotem do jego laboratorium. Znalazłem go na jednej z farm. To miło. Avogadro znów pracuje w twoim laboratorium. I dobrze. Jeśli znowu zwieje, sam go zabiję. Doskonale, Mora. Okazuje się, że jesteś całkiem przydatna. Zawsze byłem przydatny. Okej, mamy splądrować zamek Trellis. Zapiszemy. Czyli muszę po prostu tu okraść tą skrzynię pewnie. Musimy ich jakoś wyprowadzić na zewnątrz. Schowaj go. Nie, tego nie bijemy. Przepraszam. Jak śmiesz, Moru! Ej, uważaj! Moja głowa! Ej, ludzie! Walka! Naprzód!
Niechcący! Przepraszam, no. Jesteś mój. Zatrzymaj się, Mora. Muszę ich wszystkich wyciągnąć z tego zamku. Następnym razem poślę cię do piachu. Czekaj, ludzie! Natychmiast! Ludzie! Walka! Został tylko lider ich. Musimy go uśpić najlepiej. Cel zapomina o wszystkich zbrodniach bohatera. Zbrodniach. Zatrzymaj się, Mora. Nie w ten sposób. Aha, to tak nie działa. Mam pomysł. Teraz, żeby ich nie widział, że kradnę. Jak śmiesz, Mora! Jak śmiesz, Mora! Ej, ludzie! Walka! Okej, otwieramy kufer. Jak widzicie, to nie o ten chodziło. Paczka z bronią. Kurde, no spadaj stąd. No nie no. Znowu on mnie goni. To szybko wróć. Nie ma tu nic ciekawego. Uderzyłeś mnie? Poczekaj! Nie no, zabiję tych asasynów, bo mnie wkurzają. Cały czas im pomagają. Czemu nie mogę zapisać gry? Dobra, jak ogarnę sytuację z orkami, to do was wrócę. Tylko żeby teraz ci na górze nie widzieli, kurde. Macie ich zabić. Kurde, on wstawał? Moja głowa. Jak coś, to są te skarby. Co mamy je ukraść? Splądruj zamek w Trellis. Kurde, będą tak wstawać teraz. Pozabijamy ich.
Okej, kradniemy. Moja głowa. Skarbiec miejski. Za dużo kasy nie macie. Dobra, zobaczymy, czy nie będą nas teraz ganiać. Może się prześpimy. Jesteś poszuk. Ja, ale waszym ludziom znika co. W ogóle nie powinno nas tu być. Nie wiem. Nie chcemy tu żadnych. Okej, nie ganiają nas. Gdzie to jakieś łóżko jest? Pewnie na górze. No kurde no. Gdzie one idą te orki? No nawet łóżka nie mają no. Śpią na jakichś kocach. Nie ma tu nic ciekawego. O, level wbiliśmy. 61. Cholera, to nie ma łóżek. Honor zdobywa się w bitwie. Daj mi spokój. Dobra, jest łóżko. Trochę jaśniej będzie zawsze. Wak ma dość złota, żeby spłacić swoje długi u asasynów. Tak, słyszałem. Dobra robota, przybyszu. Mogę ci powiedzieć, gdzie znajdziesz boski artefakt. Już wiem, gdzie jest boski artefakt. No cóż, więc nie mam ci nic do zaoferowania w zamian za twoje usługi, przybyszu. Ale nie chcę, żebyś odszedł z pustymi rękami. Weź ten artefakt jako zapłatę. Dzięki. Służący Ben potrzebuje swojej łopaty. A, jeszcze mu nie oddałem tego, bo przeczytywałem grę. A, i widzicie, ten skarbiec jest tutaj. Wchodzimy tutaj na dół i jest pod zamkiem, nie? Okej, Wak nas nie gania już, to dobrze. Możeśmy go niechcący uderzyli. Okej, nie ganiaj nas za tą paczkę broni, co leżała. Gdzie ten Ben był cały? Dobra, wrócę do was za chwilę. Wyczyściłem zamek w Trellis. Orkom się to na pewno nie spodoba. Jeśli chcesz, pokażę ci kilka sztuczek. Niczego mi już nie nauczysz, kolego. Dobra, idę dalej szukać tego Bena. Zaraz jestem. Co ty wyprawiasz? Przestań! Nie rób niczego głupiego. Nie ma tu nic ciekawego. Nie ma tu nic, nic tu nie ma. Okej, odnaleźliśmy tego Bena całego. Po raz drugi oczywiście, no była gra przetywana. Myślę, że zakończymy odcinek. Będzie moja kolej. Chyba wszystkie misje porobimy, tak? Trellis. Zostanie tylko nam z tą, z tym paladynem Konradem. Mam. Lepiej nie zwalniać. Na pewno. Jak widzę. Ale. Ożyj. Muszę. Oczywiście o tym już gadaliśmy. O czym? Pieniądze. Czasem na pewno. Trzeba pominąć dialogi.
Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Okej, moi drodzy, została tylko misja. Paladyn Konrad chce odzyskać swoją magię. To jest misja do zrobienia w Nordmarze. Oczywiście zostawimy ją na później. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapki w górę. Jeżeli nie, to wiadomo, co zrobić. Piszcie komentarze, subskrybujcie kanał. Sorry, że się tak powtarzam, ale wiecie, jeżeli będę o tym mówił, to dużo ludzi, to po prostu będzie więcej tych łapek, mam taką nadzieję, bo tak ludzie nie zapominają pewnie i trzeba im przypominać. Zresztą dużo youtuberów stosuje tą taktykę, że jak ktoś nie przypomina o tym, to jest mniej łapek. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, że tak mówię. Ale lepiej czasami przypomnieć, niż nic nie powiedzieć, prawda? Sorry, że tak szybko mówię dzisiaj, ale mówię, choroba. No. Myślę, że w następnym odcinku udamy się do Geldern, potem do Silden, wiadomo. Faring już żeśmy wiedzieli, Gotę tak, też już. Na końcu sobie Vengard zostawimy. Tu już byliśmy. No jeszcze została nam Nemora do zwiedzenia chyba, tak? Nemora, w Nemorze nie byliśmy. Chyba nie chcę tego słyszeć. Nemora jest tutaj. A może Nemory zaliczymy, jest najbliżej. Tu jest? Tak, Nemora odwiedzimy, potem Geldern. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam, cześć.